Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo pyszną przekąską. Będą to jajka faszerowane rybą wędzoną, czyli makrelą wędzoną, najprościej do zdobycia. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy. Co będziemy potrzebować do faszerowanych jajek? Oczywiście jajka ugotowane na twardo, ja mam tutaj 4 jajka ugotowane na twardo. Do tego jedna cebula szalotka. Do dekoracji jeszcze mam tutaj kawałek ogórka, rzodkiewkę. Do faszu będziemy także potrzebować sól, pieprz, rybę wędzoną 100 g i 2 łyżki majonezu. Zaczniemy sobie od obrania ryby. Musimy sobie wszystkie ości wychwycić, także to jest troszeczkę żmudna praca, no ale opłaca się. Ja już sobie tutaj grzbiet to wszystko wyczyściłam, także u mnie jest normalnie tutaj idzie grzbiet i te płetwy, to wszystko musicie sobie oczyścić, rozdrobnić między palcami, aby nie było żadnej ości. Taka połówka ryby to jest około 100 g. W zupełności to wystarczy na farsz. Musi to być ryba wędzona, ponieważ ona daje nam takiego fajnego smaku wędzonki. Tak, bardzo sprawnie poszło. Bardzo drobniutko posiekamy cebulę. Ona musi być bardzo drobno przesiekana. Jeszcze sobie ją przesiekam, żeby była drobniej. No, tak wystarczy. Przechodzimy do jajek. Jajka musimy sobie delikatnie rozpołowić na dwie połówki. Nie musimy przecinać żółtka, tylko starajmy się, żeby nie uszkodzić białka. No i odkładam, ja mam tu taki specjalny półmisek na jajka, jeżeli nie macie, możecie na talerzyk zwykły, deserowy, a tą część odrzucam, sobie mam tutaj przygotowaną miseczkę, w której będziemy rozgniatać żółtka. Wkładamy sobie tutaj i tak do wykończenia jajek. Możecie sobie zrobić z 8 jajek, wtedy sobie oczywiście podwójcie porcję. Starajcie się, aby te jajka były przecięte dosyć równo. I ostatnie. To jest bardzo prosta przekąska, naprawdę świetnie się sprawdza na wszelakie imprezy lub też jako przekąska samodzielna lub też na kolację. Tu już mamy rozkrojone białka. Żółtka musimy sobie rozgnieść po prostu widelcem. Ościanki, miseczki. Wtedy pójdzie nam sprawniej. Nie potrzeba tutaj używać blendera. Widelcem możecie sobie to w bardzo prosty sposób przyrządzić. Do tego dodaję oczywiście rybę, makrelę wędzoną, całość. Troszeczkę sobie rozdusimy. Oczywiście to wszystko jest teraz suche, dlatego też musimy dodać majonezu. Ale na tym etapie dodajemy sobie sól. Oczywiście do smaku pieprz. Jak ktoś woli pikantniejsze, może dodać więcej tego pieprzu.
No i 2 łyżki majonezu. Ta masa musi być dosyć spójna, dlatego też tutaj dochodzi 2 łyżki majonezu. Nie jest to zbyt dietetyczne, ale i musimy sobie wszystko na jedną masę gładką wymieszać. O, już jest fajna konsystencja. Teraz dodajemy pokrojoną wcześniej cebulkę. Cebulka dla ryby to jest naprawdę coś wspaniałego. Smak jest niepowtarzalny. Możecie też dodać białą cebulę. Mieszamy. No, musimy sobie teraz spróbować, czy jest dosyć słone. Tak, ja sobie zostawię tak, jak jest. No i teraz pozostaje nam ponakładać do tych połówek jajka. Bierzemy sobie połówkę jajka. Formujemy taką większą kulkę. No i oczywiście nakładamy. Możecie sobie ułożyć taką góreczką lub też na płasko. Ja sobie zrobię tutaj taką góreczkę małą. No i odkładamy. I tak do wykończenia białek. Zapewne nam tego farszu zostanie odrobinę, ale to możecie sobie wykorzystać na kanapki. Jajka już mam tutaj wypełnione. Zostało mi tutaj zaledwie 2 takie łyżeczki farszu, także tak jak wspomniałam, można sobie wykorzystać na kanapkę. A my teraz zajmiemy się dekoracją. Do dekoracji oczywiście będziemy potrzebować rzodkiewkę i ogórka. Ogórka sobie pokroję wzdłuż, taką 12 do 20 cm takiego ogóreczka i kroję w takie plastry. Już tutaj jeszcze sobie dokroimy. To odkładamy. Będzie nam potrzebna wykałaczka i nakłuwamy. Ja już robiłam kiedyś na moim kanale takie choineczki, z tym, że teraz robimy taki maszt. I tak sobie będziemy tutaj nakłuwać. Bierzemy sobie rzodkiewkę, odcinam tutaj część i wykrawamy sobie taki trójkącik. Będzie to zakończenie masztu. Z takiej połóweczki 3 powinny nam wyjść. I teraz sobie nakłuwamy na sam wierzch. Czubek. Możecie zrobić sobie te maszty też z papryki czerwonej. Też będzie fajnie kontrastować i będą z obydwu stron oczywiście kolorowe. Tutaj mi się troszeczkę popsuło. Bardzo szybka przekąska, a naprawdę zaskoczycie gości. Jeszcze kawałek. Tutaj możecie sobie jakiś sosik włożyć lub też pokrojone w słupki warzywka do przegryzienia, tak jak papryka, czy też kawałki marchewki, selera naciowego. Opcji jest bardzo wiele. O, już ostatnia część. Tak, moi drodzy, prezentują się jajeczka. Mam nadzieję, że zaczerpniecie inspiracji i przyrządzicie je. Ja tym akcentem żegnam się z Wami. Życzę smacznego, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Bye!